Witajcie. Przyszła do mnie paczka, długo wyczekiwana. No, a w środku skarby. Tutaj już pozwoliłam sobie ją otworzyć, ale pokażę Wam, co w niej przyszło. Tak po kolei. Zamówiłam coś absolutnie pięknego. Czekajcie, najpierw wysypię zawartość, a potem Wam pokażę, co to jest. Może tak po kolei. Zamówiłam tak czarną kanwę. Zamówiłam też taką kanwę w kolorze naturalnym. To jest 18, czyli 70 ścieków na 10 cm. Mam już plany co do tego materiału. Odłożę go. A, pisak. Pisak znikający. Dwustronny. Tu jest taki grubszy, tu jest taki cieniutki. Jeszcze nigdy nie używałam takiego pisaczka. Zawsze, jak wiecie, używam fastrygi do zaznaczania pól. To to. No i teraz hit. Zobaczcie. Wzór, w którym się absolutnie zakochałam. Mam nadzieję, że będę mogła go przedstawić Wam za chwilę. A w gratisie dostałam takie coś. To będzie dosyć duży obrazek, bo po wyhaftowaniu 30 na 40 cm przy kanwie 14. To jest aż 162 na 216 krzyżyków. No to taka dosyć spora praca. I prawdopodobnie w którymś z najbliższych odcinków zaprezentuję Wam zawartość tego zestawu. Sama jestem ciekawa, nie będę go specjalnie otwierać, bo nie wiem, czy tu będzie czyste płótno, czy to jest zadrukowane płótno. A nie, już widzę. Czysta kanwa typu Aida. Mulina firmy Madeira. Igła, kolorowy wzór graficzny, bez ramek. No myślę, że w którymś z odcinków będę mogła Wam to bliżej zaprezentować. Powracam do tego obrazka. Jak go zobaczyłam, no po prostu zakochałam się w nim. Zobaczcie, na kanwie 14 ma mieć 30 na 30 cm, więc to będzie taka dosyć fajna praca. Ale ponieważ już wiem, że nie za bardzo lubię haftować na tej 14, więc zamówiłam dlatego tą 16. Bo myślę, że ten obrazek zyska, kiedy będzie haftowany na tej mniejszej gęstości kanwy. No więc zobaczmy, co ten zestaw zawiera. Sama jestem ciekawa. No zobaczcie, kanwa jest taka czarna. No już wiem, tak jak mówię, podmienię ją sobie na 16. O, kolorki. No to już jest tutaj grubo. Ponumerowane. 33 kolory, jak widzę. No, takie ciekawe barwy. Ale ładne. O, już nie mogę się doczekać. Dobrze. Jeżeli chodzi o igiełkę, to nie wiem, gdzie się znajduje. Zaraz może gdzieś tutaj pod spodem. O, jest tutaj przyklejona. No, widzę, taka zwykła igła. Nie będę jej nawet odklejać. Tutaj jest krótki opis, jak tu haftować. Widzę, że z trzech nici. Więc ja automatycznie, wiadomo, będę haftowała z dwóch nici na tej mniejszej gęstości kanwy. Tak, kolorków jest 33, a wzór jest, tak się prezentuje, jest w formie książki. No to bardzo fajnie, lubię taki schemat, łatwo się w nim odnaleźć. Tutaj druga strona, czwarta, tutaj piąta, szósta. Tutaj jest pokazane, jak to się rozkłada na schemacie. 6 stron. No i taki krótki poradnik, jak haftować. Czyli jeżeli ktoś nie ma pojęcia o haftowaniu, a chciałby się zabrać za taką ambitną pracę, to właściwie ma tutaj krok po kroku przedstawione, jak powinien się za to zabrać.
Oj, także myślę, że będę sobie haftować ją powolutku. Zaznaczę te pola na kanwie. Czarna kanwa myślę, że też jest takim sporym wyzwaniem, ponieważ no wiadomo, trzeba tu bardziej się skupiać. Pola zaznaczę sobie na pewno fastrygą. O, na pewno będę potrzebowała dużo światła, wzmocnienie oczu przez szkło powiększające, ale i tak nie mogę się doczekać, kiedy zacznę haftować. No i ten obrazek po prostu jest dla mnie no, przepiękny. Już mam miejsce, gdzie go powieszę. Dlatego te kolorki akurat tak mi pasowały, ponieważ no, lubię takie kolory. No to nic, to dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o tą paczkę i te zestawy. Tą baletnicę, którą dostałam w gratisie, ona prawdopodobnie też jest w formie książki. Na razie, tak jak powiedziałam, nie będę jej otwierać. Zrobimy to w którymś programie. A być może tak się zdarzy, że w ogóle nie będę nad nią pracować. No zobaczymy. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to wszystko. Dziękuję, że oglądacie. Jeżeli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, pytania, propozycje, to możecie pisać śmiało w komentarzach. Będę wdzięczna za wszystkie lajki i za takie pozytywne komentarze. Także myślę, że no na teraz to już wszystko i do zobaczenia wkrótce.